What the Fox! Wynajmij dziecku smartfon, nowy lub odnowiony, z gwarancją bezpieczeństwa i naprawą w cenie. Nowy Samsung Galaxy A33 5G na fox.pl. Twoja rzeczywistość była zupełnie inna jeszcze x lat temu. Zadłużenie, bezdomność. Życie mnie nie rozpieszczało. Od śmierci dziewczyny, na której mi zależało, jak byłem młody, po... Coś dla mnie było kiedyś sufitem, a dzisiaj z podłogą, to chciałem sprawdzić, jak to smakuje, wiesz. To by weszło Ferrari, weszło jakieś tam droższe ciuchy, ale wiesz, po 2 latach stwierdziłem, że mi to nie smakuje. Powiedziałeś mi przed nagraniem, jak chcesz, to wytniemy, że 500 000 złotych wydałeś na ciuchy. Padłeś w depresję, zastanawiałeś się też nad likwidacją swojego kanału na YouTubie i działalności, to musiało ci to bardzo mocno jednak dotknąć. Tydzień przed otwarciem nagle warsztat się nie otwiera, nigdy się nie otwiera, bo doszło do popełnienia przestępstwa na terenie firmy. My tam przyjeżdżamy, próbujemy to wyjaśnić i kończy się tym, że jednego chłopakują, wynoszą, walą go na dołek. Pierwszy raz poczułem, co to znaczy, kiedy człowiek odchodzi, jak zostaje ci ciało w rękach, które nagle stygnie. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Chyba każdy fan motoryzacji zna kanał Miłośnicy Czterech Kółek Zrób To Sam, który jest jednym z większych w Europie kanałów o tematyce motoryzacyjnej. Michał Jesionowski, czyli Michu, będący moim dzisiejszym gościem, z niejednego pieca jadł chleb i jest żywym przykładem tego, jak wygląda postęp. Dziś poza kanałem jest właścicielem sieci franczyzy warsztatów samochodowych rozsianych po całym kraju. Cechują się one przyjaznym podejściem oraz pełną standaryzacją. A teraz porozmawiajmy sobie zarówno o biznesie, jak i życiu Micha. Zrobimy kółeczko, żeby pokazać twój cały dobytek, chociaż ostatnimi czasy wyzbyłeś się dużej ilości samochodów. Tak, dużej ilości się wyzbyłem. Mamy tam 2 dobytki, z tyłu stoi Mercedes dla widzów, którego odkupiłem po 4 latach. Ile przeznaczyłeś sumarycznie pieniędzy na samochody, które przekazałeś za darmo swojej widowni? O Jezus. Nie przygotowałem się merytorycznie, ale zaraz na szybko obliczymy. Mieliśmy tak, Golfa, Merca, Passata, BMW. No myślę, że to ponad 1 000 000 złotych jest na pewno w autach dla widzów. No i myślę, że co najmniej z 1,5 w furach marzeń, nie? Jasne. Plus jakieś tam pieniążki w autorentgenie, no bo to też, wiesz, autorentgen raz naprawimy autko za 5 000, bo tyle wymagało, a raz musimy wypróć całe do zera i wiesz. I tak jak ostatnio wychodzi 30 000, nie? Ale to akurat czysta przyjemność dla mnie, bo ja, nie wiem, chyba pierwszy w Polsce zacząłem robić auta dla widzów i jakieś takie akcje. Tak się wydaje, no. Ale to wynikało z tego, że przecież ja tu jestem dzięki widzom, a wiesz, i to co zarabiam, to jest dzięki temu, że wiesz, zdobyłem sobie zaufanie, tą samą jakąś tam popularność. I wiesz, korona mi z głowy nie spadnie, że ja to wydam z własnej kieszeni, no bo to znaczy niepołączone. Nie ma żadnego twórcy w Polsce bez widza. A twórcy często o tym zapominają. Uważają siebie za, wiesz, nie wiem kogo. I zapominają, że to tylko są dzięki temu, że widownie mają. Ci ludzie z drugiej strony, ta liczba subskrypcji to nie jest liczba, tylko per persona każda, nie? No ale pracy też jest dużo i dobrze o tym wiesz. Tak, ludzie nie wierzą w to, że ja na przykład od 2016, bo w 15 zacząłem, ale od 16 już zerwałem pracę, bo już mi YouTube dawał na tyle dochód, że mogłem się poświęcić jemu. Ja, kurczę, poświęcam pracy jakieś 400 ileś godzin miesięcznie, to bo liczymy w tym wyjazdy, 20 dni w miesiącu jestem na wyjeździe, bo mam taką zasadę, że na każdym warsztacie w Polsce jestem, no bo to jest moja franczyza i to jest moja marka i to jest moja standaryzacja i tego wszystkiego chcę pilnować. Plus mamy odcinków na YouTubie w zależności od miesiąca od 8 do 12. I się dzieje. Dużo roboty. Pewnie czasami też przez południe Polski przejeżdżałeś, mogłeś dać znać, nie musiałbym wtedy do ciebie przyjeżdżać do twoich rodzinnych stron, ale słyszałem, że podobno się nie lubimy, tak przed nagraniem mi powiedziałeś, tak, więc tak. Tutaj musimy, jakby wiesz, też mnie to zdziwiło, że ktoś ci mówił, że ja coś o tobie mówię, kiedy ja mam naczelną zasadę. Ja nigdy nikomu, że tak powiem, no, nie mówię niczego złego za plecami, bo po prostu potem ktoś może mieć poczucie, że też o nim to będę samym mówił. Zauważyłeś jedną rzecz, to co ci powiedziałem, jeszcze powiem teraz. YouTube tym się cechuje, że jak z kimś nie nagrywasz,
a nawet wiesz, w osobnej branży, to już możecie się nie lubić. I na przykład tak jest z Kamilem Buddą, przecież że my się nienawidzimy. No. Mi o tym nic nie wiadomo, a jak rozmawiam z Kamilem, to jemu też nic o tym nie wiadomo. Czyli, ojej, powiedziałem pierwszy raz, że rozmawiamy ze sobą. Tak samo było z profesorem Chrisem. Jezus Maria, ile osób pisało tam u niego pod komentarzami, wyzywało mnie od papudraków, od wszystkiego innego, że ja to robię w przedszkole mechaniki. Tak, przecież ja robię w przedszkole. A ja zawsze w filmach mówiłem, że pan profesor już liceum i w szkołę wyższą, wiesz, jakby moją cechą charakterystyczną jest rok 2016 i do dzisiaj, a gdzie ja się uczyłem mechaniki pojazdowej wraz z widzami, przekazując im tą wiedzę, którą pozyskuję, żeby zachęcić ludzi do samodzielnego majsterkowania, a nie robić, wiesz, rektora na ten temat. I uważam, że ta misja kanału do tej pory jest podtrzymywana, czyli proste wymiany, proste naprawy, żeby zachęcić kogoś, a wiesz, dzisiaj dzieci są, jakie są i chciałbym do tych dzieci też docierać, żeby, wiesz, w wieku 16-17 lat już coś majsterkowały, a nie tylko, wiesz, komputer, TikTok i tak dalej. I tą misję, dopóki będę mógł, to realizuję. Wiesz, od 2017 roku praktycznie każda szkoła samochodowa w Polsce, czy zawodowa, czy technikum, czy jakieś studia, puszczają moje materiały z 2017-2018 roku, bo ja je pod to nagrywałem. Co to jest głowica? Chociaż tak naprawdę wtedy dopiero kompletowałeś swoją wiedzę, prawda? Cały czas ją kompletuję, bo wiesz, ja wiem, że już jeden gość w Polsce, taki bardzo znany i ważny dla państwa, mówi, że on się ciągle uczy, ale podchwycił ode mnie to słowo. To czy mówiłeś to pierwszy? Tak, ja mówiłem to pierwszy niestety, ale ja się faktycznie ciągle uczę i chcę się ciągle uczyć. I to jest ta chyba jedyna zdolność, jaką taką miałem życiową, że coś przeczytam, przygotuję się do materiału, ja idę i go opowiadam własnymi słowami. 3 lata zajęło mi pierwsze kariery nauczyć się tej definicji Einsteina, która mi się bardzo podobała. Einstein zawsze powtarzał, że jeżeli nie umiesz czegoś wytłumaczyć 3-latkowi, to sam tego nie rozumiesz. I sam to udowadniał. I bardzo często w pierwszych odcinkach było tak, że nagrywałem, montowałem, czy pierwszy operator to montował, oglądałem, mówię nie, to się kupy nie trzyma, to jest za trudne. Stąd czasami moje odcinki zamiast mieć 3 minuty, 4, bo ktoś mówi w 3 minutach byś to opowiedział. No pewnie komuś, kto trochę się zna, tak, ale czasami muszę to opowiedzieć komuś, kto się nie zna. Więc ja wychodziłem z tego samego założenia, że muszę to wytłumaczyć, też dotrzeć do tych ludzi, co totalnie nie wiedzą, nie? I taka była moja misja. Mhm. Ale też tak sobie myślę o tym, w jaki sposób funkcjonujesz w przestrzeni internetowej, że jesteś osobą dosyć mocno konfrontacyjną. Sporo różnego typu drameczek z Twoim udziałem. O jednej z nich sobie porozmawiamy, chociaż dokładnie nie wiem, kiedy ten film będę publikował. Wybacz, ale będąc na północy kraju, pierwsze co zrobię po dzisiejszym nagraniu, wracając do Gdańska, to udam się na spacer po plaży i dopiero później, jak już wrócę do Krakowa, się będziemy zajmowali składaniem tego. Zresztą mam odcinki starannie przygotowane, już gotowe do publikacji, od kilku tygodni zaaplaudowane na kanał i tylko czekają na emisję, więc jest jakaś niestety kolejka. Natomiast zmierzam do tego, że dram w Twoim życiu sporo, ale to pytanie, czy Ci to napędza, czy wyniszcza, czy w ogóle jest Ci to obojętne? Wiesz co, ja tak nie do końca rozumiem, co znaczy sporo, bo w dramy takie typowe z definicji YouTube'owe nie wchodzę. Tak, ale dobra, to ja Ci powiem, o co chodzi. No, bardzo często wchodzisz, może drama to za duże słowo, wchodzisz w interakcję z widzami, opowiadasz na swoim tym drugim, pobocznym, mniejszym kanale o różnych kwestiach, newralgicznych, kontrowersyjnych, wyrażasz swoje zdanie. Gdy wyrażasz swoje zdanie w sposób dosadny, ktoś je potrafi skontrować w komentarzu i tak się ta kula toczy. I też do twórców, prawda, z czasem docierają takie kwestie, jak właśnie te negatywne opinie, albo w ogóle to, że możesz nie mieć racji, co trochę też podkopywać może Twój ogląd na rzeczywistość. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie związane z internetem, natomiast podejrzewam, że w codziennych relacjach też trochę takich wymagań masz. Wspominałeś o jakichś problemach tam z pracownikiem swego czasu, co doprowadziło w sumie do kontuzji palca. Poniekąd no, mieliśmy też swego czasu z jednym klientem do czynienia, gdzie też musieliśmy się skonfrontować z przestrzenią internetową. Ty jakby zabrałeś głos w sytuacji, ja tego już nie dopełniałem, więc no, tutaj już stawiam kropkę, bo mógłbym bardzo długo mówić, że masz taki, prawda, sposób bycia, gdzie nie boisz się wyrażać swojego zdania, a to z kolei nie jest zbyt popularne. No nie. Natomiast moje zdanie wyrażam w przestrzeni prywatnego Facebooka, prywatnego kanału, natomiast content miłośników bardzo rzadko
Nie, on praktycznie w ogóle nie dotyka takich problemów. I tu się z Tobą zgodzę, bo ja zawsze taki byłem, że jeżeli mam swoje zdanie, to po prostu w danej kwestii, jeżeli mogę wypowiedzieć swój punkt widzenia, to go wypowiem i godzę się z tym bardzo często i życie mnie tego nauczyło, że nie muszę mieć racji w danej kwestii, jeżeli to wypowiadam i mogę przyznać komuś czyjąś rację. Natomiast wolność słowa gwarantowana Konstytucją, artykułem 54, w połączeniu z wolnością prasową, wypowiadanie opinii opartej, wiesz, na jakichś tam faktach, to też jest osobna rzecz. I na przykład bardzo mocno ja do YouTube'a podchodzę trochę jak do takiego życia prywatnego. Ja tym żyję bardzo mocno utożsamiam się z ludźmi, dlatego że ja nigdy nie ubierałem maski na YouTubie. Ja, wiesz, poznałem wielu twórców, którzy na żywo są inni niż na ekranie. I trochę mi to zaburzyło percepcję YouTube'a, bo mi się wydawało, że widzowie i ja też jako widz kupuję go, bo on jest autentyczny, a nie kogoś gra i udaje. Więc wiesz, to może się ze mną nie zgadzać w wielu kwestiach poglądowych, w wielu kwestiach etycznych i moralnych, no bo sam dzisiaj widzisz i wy widzicie, jaki jest spór polityczny, jak łatwo można zeszczuć środowisko, wyrażając się o jakichś tam opiniach, ale wiesz, nie robię tego w żadnym celu, wiesz, dlaczego z widzami się wdaję w dyskusję, a wiesz, ilu widzom potrafię napisać na Facebooku prywatnym, że ej, masz rację, słuchaj, przykład taki świeży na dużym Facebooku miłośników, że a, content idzie na psy, bo tam o Passacie zrobiłem odcinek, taki inny vlogowy trochę zrobiłem, bo chciałem wybadać formę, ja mówię, dziękuję za uwagę, mówię, moim celem było sprawdzenie, czy inna forma się przyjmie, skoro tyle osób twierdzi, że nie, no to biorę sobie do serduszka i kanał jest zawsze dla Was stworzony, nie? Więc to jest wykańczające, ale z drugiej strony nie, można pewne rzeczy przemilczeć, ale o pewne prawa trzeba walczyć i dlatego kiedy mówisz, że z jednym klientem był problem i wystawiłem się w obronie, znaczy w obronie, w powiedzeniu drugiej strony, to też robiłem to za ogół, bo czułem się, że my twórcy, ty, ja i jeszcze kilku innych twórców, jesteśmy niesłusznie i pobocznie zahaczeni o to, że jakiś inny twórca dał ciała. No chodziło o Car Vertical, tutaj można powiedzieć wprost, że zostaliśmy nazwani tam z kamerami, prawda, natomiast w rzeczywistości dzisiaj nawet Otomoto z tą firmą współpracuje. Oczywiście, że tak. Ja naprawdę wiele lat leczyłem ten teksty o skamie. Rozmawiałem nawet z Sylwestrem wtedy, bo Sylwester też chciał poruszyć ten temat, ale ja Sylwestrowi wytłumaczyłem definicję tego, jak to dokładnie działa, bo to, no to nie jest skam, jeżeli firma płaci za jakąś usługę. Tak, Bartego chciał ten materiał zrobić? Tak, chciał zrobić o tym materiał, tak żeśmy z Sylwestrem rozmawiali. Ja tylko wytłumaczyłem punkt widzenia, jeszcze potem moją odpowiedź i była cisza. To nie możemy odpowiadać też, dostawać pobocznie wszyscy na YouTubie za to, że jeden twórca miał ochotę wprowadzić w błąd publiczność i zamiast zrobić prawdziwą historię, w którą ludzie uwierzyli, wszystko ugrał i ureżyserował. Wyobrażasz sobie takie serie, jak prowadzę, tak ważne dla mnie i one też bardzo dużo kontrowersji sieją, typu hit czy kit, czy dany produkt działa. Wyobraź sobie, żebym ustawił testy. Jakim bym był dla siebie nieodpowiedzialnym, jakim brakiem zaufania bym obdarzył widownię? Dla mnie to jest kropka honoru, tak jak ostatni hit czy kit z jakimiś tabletkami na przyrost mocy. Czyli nie ma pieniędzy, za które można byłoby kupić wynik Twojego testu? Absolutnie nie, a najlepszym przykładem było to, że kiedyś jedna firma chciała się lokować właśnie w tej serii i ja powiedziałem, ok, spoko, możecie się lokować, tylko nie macie wpływu na wynik. Dobra, podpisali mi to, zrobiliśmy odcinek, byli pewni, że to działa, udowadniali, że to działa, zrobiliśmy test tak, jak chcieli, okazało się, że nie działa. Wyemitowałem. Stracili wszystko na rynku. A fakturkę zapłacili? Oczywiście. Zapłacili jeszcze. Zapłacili. No, musieli. Musieli, no nie było wyjścia. No. Więc jakby, wiesz, lokowanie się w tej serii, dla mnie to był żart, bo ja i tak ten produkt chciałem sprawdzić i powiedziałem, że coś tu nie do końca się zgadza. Nie no, masz potężną siłę, no jesteś największym kanałem motoryzacyjnym i to nie jest to, że ja się tutaj podlizuję, tylko takie są fakty. Tak to po prostu wygląda, że masz tam najwięcej tych subskrypcji z całą pewnością, jakby jeszcze z dwóch kanałów no to wszystko ze sobą połączyć, ale Twoja rzeczywistość była zupełnie inna jeszcze x lat temu. Zadłużenie, bezdomność, problemy zdrowotne cały czas zresztą Ci towarzyszą. Pytanie, czy jakkolwiek się zmieniłeś, no bo potrafię sobie wyobrazić, że w sytuacji, w której śpisz na działce przykryty ilomaś kołdrami i chcesz przeczekać do rana i tak Twoje życie przez kilka miesięcy wygląda, no to Twoje poczucie własnej wartości jest na poziomie minus zero. A teraz z kolei sytuacja wygląda zupełnie inaczej i pytanie, czy Twój odbiór rzeczywistości się diametralnie zmienił, no bo dzisiaj operujesz tak naprawdę milionami złotych w skali kwartału. Bo rozbiję to na kilka części. Do tej historii należy dołożyć kilka zmian psychicznych w moim etapie życia. Życie mnie nie rozpieszczało. Od śmierci
dziewczyny, która... na której mi zależało, jak byłem młody. Po... Słuchaj, 17 lat miałem. Jak potrzebujesz czasu, nie, może... 17 lat miałem, jak zachorowałem na zapalenie mózgu, nieopodmózgowych, i w ostatniej fazie zostało to wykryte. W momencie, kiedy już mogło mnie nie być, leczyli mnie wiele tygodni w szpitalu, podając wszystko, co się dało, niszcząc też moją immunologię, przez co się rozwinęła potem choroba ta skóry, która jest jakby nieuleczalna. Wtedy, jak wyszedłem z tego szpitala, mając 17 lat, siedziałem, jak wiesz, typowe, no pamiętasz, ekipy lata 90 się siedziało. Ja wyszedłem wtedy ze szpitala, siadłem na ławce na osiedlu. Pamiętam, że już była jesień, a szedłem latem jeszcze do szpitala. Usiadłem, patrzyłem w słońce i płakałem, bo mówię, ej, mogło mnie nie być. To życie jest bardzo... To życie może być bardzo krótkie i bardzo nietrwałe. Wtedy zrozumiałem wartość życia. Chwilę później właśnie zrozumiałem też wartość życia poprzez to, że kogoś tam straciłem. I to życie kopało mocno, nie? I to dawało mi jakiegoś bodźca, że życie trzeba przeżyć dla siebie wzdłuż, a do momentu, kiedy nie popełniłem błędów w swoim życiu, które są wyłącznie moją winą, czyli po prostu dałem... No tak naprawdę chciałem już być dorosły, chciałem wszystkim pokazać, że wiesz, jestem samodzielny, wyprowadzić się. Niestety rzeczywistość finansowa nie dawała tutaj za wygraną, więc wiesz, zacząłem brać jakiś kredyt, potem wziąłem kredyt na mieszkanie, mogłem tylko wtedy we frankach, bo to była najkorzystniejsza oferta. On jeszcze został podżyrowany, bo było mi mówione, a weź tą kawalerkę, chciałem trochę jeszcze poczekać, wziąć większe mieszkanie. I wiesz, w wieku 25 lat, nie, co ja gadam, w wieku 22 lat się hajpnąłem, co było za szybko, popełniłem dużo błędów finansowych i w wieku 25-6 lat zostałem z długiem na tamte lata 400 tysięcy na kawalerce i około 200 tysięcy złotych kredytów i bez zdolności finansowej już. I jedynym wyjściem, żeby utrzymać bastion jakkolwiek, było wynajęcie tego mieszkania, żeby ono chociaż się spłacało, żeby coś mi w życiu zostało. A sytuacja kuriozalnie doszła do momentu, w którym już wybierałem, co mam spłacać. No i właśnie pewnego dnia przez kilka błędów życiowych i przez to, że najbliższa rodzina trochę mnie oszukała, bo miałem gdzieś tam mieszkać przez okres 2-3 miesięcy i nagle się wycofali z tego, spowodowało, że nagle wychodzę z domu i nie mam gdzie mieszkać, wiesz. Stary, ja mam tylko działkę ROD, czyli rodzinne ogródki działkowe, a na niej szczopka stoi, altanka, jest kwiecień, kurwa, minus 2 czy minus 3, a ty śpisz bez prądu jak bezdomny, a dalej pełnisz funkcję menadżerską i przed ludźmi tak naprawdę odpowiadasz, musisz być reprezentatywny. Rano przychodzisz szybciej przed wszystkimi, się myjesz w pracy, bo nie mogłeś się umyć na działce. I to wtedy też leżałem i ryczałem, bo byłem sam sobie winny. I to był chyba jedyny moment w moim życiu, gdzie chyba nie bardzo chciałem żyć, ale osoba, z którą jestem do dzisiaj, pomogła mi mocno wszystko, wiesz, poukładaliśmy sobie w głowie i zacząłem pracować, zacząłem, wiesz, wcześniej tą taksówkę, zacząłem dwa etaty trzaskać po 400 godzin miesięcznie i latami z tego wychodziłem i w międzyczasie zrobiłem tą karierę, co znowu spowodowało, że z punktu jednego przeskoczyłem do punktu drugiego, wszedłem w świat, który był mi obcy i do 2016, mając już największy kanał motoryzacyjny w Polsce w tamtych latach, ja nie zdawałem sobie sprawy, co to jest popularność i tak dalej. Zarabiałem pieniądze, robiłem swój content, regulowałem długi zobowiązania przez naprawdę bardzo długi czas i wychodziłem sobie na prostą. I jedyne, o co walczę tak naprawdę w swoim życiu ze sobą, to żeby się nie zmienić, żeby zostać sobą, bo ten świat YouTube'a, ludzi znanych, dał po ryju mi bardzo mocno w momencie, kiedy poznaję twórców, artystów, piosenkarzy, aktorów i widzę, że oni na ludzi patrzą z góry przez pryzmat sławy i pieniędzy i jest to dla mnie strasznie słabe, co najmniej jak rasizm, dlatego że wiesz, pod otoczką zewnętrzną dalej mamy to samo serce, ten sam mózg, ten sam rozum i te same uczucia i nie każdy w życiu ma szansę dostać
tak jak my, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i można by to mądrze wykorzystywać, wiesz, a nie koniecznie manifestować wszystko. Czasami się zagubiłem, jak w zeszłym roku i, wiesz, za wysoko pojechałem. Chciałem sprawdzić, jeżeli coś dla mnie było kiedyś sufitem, a dzisiaj jest podłogą, to chciałem sprawdzić, jak to smakuje, wiesz. To by weszło Ferrari, weszło jakieś tam droższe ciuchy, ale, wiesz, po 2 latach stwierdziłem, że mi to nie smakuje. Powiedziałeś mi przed nagraniem, jak chcesz, to wytniemy, że 500 000 zł wydałeś na ciuchy. Tak, 500 000 wydałem... Na marki. Marek. A nie, w półroczu w ogóle. Półroczu. Słuchaj, to było tylko i wyłącznie z jakiejś chęci, z zemsty na tych wszystkich pozerach, co się, wiesz, wynajmują ciuchy i tak dalej i jakieś podniesienie poprzeczki, zobaczenie, czy to jest faktycznie fajne. Ale kiedy kupujesz buty za 12 tysięcy, one się rozklejają po tygodniu, to wiesz co, ja mam na sobie teraz ciuchy Kropa, no dobra, kurtkę mam jakąś droższą, ale wiesz, jak przyszedł do Kropa, czy Pumę, z Pumą zawsze, wiesz, lubię po prostu te ciuchy i się okazuje, że nie, kocham te ciuchy i nie, to nie świadczy o niczym, a wiesz... A czego cię nauczyło obcowanie z tymi dobrami luksusowymi? Że to nie jest dla mnie, że absolutnie to nie jest dla mnie i dla mnie najlepszym dobrem luksusowym był rok 2019. Najlepsze auto z tych najdroższych, jakie miałem, to było BMW Z4 i wrócę do niego i chcę je mieć, a najlepsze daily, jakie miałem, to była Skoda Superb i wiesz co, nie smakują Ferrari za, nie wiem, 1,5 miliona, nie smakują Cadillaki za kwotę X, czy tam te ramy, no, może dlatego, że mam teraz uraz, ale wiesz, widziałeś na warsztacie czarnym płachtą przykryte auto, coś robimy. To jest ta moja Toyotka Avensis i ja nią naprawdę teraz na co dzień jeżdżę, bo już daily nawet posprzedawałem i wróciłem do Toyoty, czyli znowu wpadłem ze skrajności w skrajność, ale wiesz, staram się zabezpieczyć, zrobić swoją emeryturę teraz i przez cały kryzys, bo kiedy to nagrywamy, jestem przed emisją filmu, który wywołał shitstorm w sieci. Ja go już widziałem przed premierą. No, niesamowite kuriozum, gdzie pierwszy raz w życiu dowiedziałeś, co to słowo depresja. No właśnie, no i opowiedzmy o tym, bo przez konflikt z firmą, od której też nabyłeś dobra, no, popadłeś w depresję, zastanawiałeś się też nad likwidacją swojego kanału na YouTubie i działalności, to czyli musiało ci to bardzo mocno jednak dotknąć. Wiesz co, ja nie zdawałem sobie na przełomie września, co się wydarzyło. W momencie, kiedy ktoś dzwoni i informuje mnie, że ktoś mi będzie robił krzywdę, nie wiadomo kto, wiesz, jakby przekazuje mi ktoś informację, to jakie słyszałeś, że to zastrasza mnie, ale nie sam, tylko wiesz, nagle mówisz sobie, nie, to nie są lata 90, jestem mocny. Do tego dochodzi jakiś mini znowu konflikt z rodziną, mini konflikt w pracy, orka w tym i nagle zaczynam tracić kontrolę nad emocjami do tego stopnia, że bliscy się mnie boją, bo wiesz, krzesło wyfrunęło z biura, nie? Nie w nikogo targetowaną złość, w przedmioty martwe. Ja mówię, no to straciłem kontrolę chyba nad sobą. Wtedy w listopadzie powiedziałem widzom, że na moim kanale, że coś tu jest nie tak i ja chcę to naprawić. I zacząłem to naprawiać. Przyjaciele, rodzina, bliscy, żona, współpracownicy zgłosili się do mojego przyjaciela, lekarza, żeby go wysłać, żeby coś ze mną pogadał. Ja już byłem i tak wtedy gotowy na to, że, bo zawsze uważałem, że psychoterapia to jest, wiesz, że w ogóle iść do psychologa, trzeba być słabym człowiekiem, a ja się za słabego nigdy nie uważałem. A na przełomie listopada i grudnia, wow. Dla mnie to był chyba najgorszy okres przed otwarciem Warszawy, największym otwarciem 4K Garage. A ja człowieku wieczorem, któregoś dnia, to był tydzień przed, wpadłem w histerię, pewnie spowodowaną jakimś tam wylewaniem uczuć o rodzinie, bo ktoś znowu się pytał o konflikty rodzinne, więc wpadłem w jakąś histerię. Obudziłem się rano, jak 16-17 godzin siedziałem i płakałem, nie wiedząc o co. Rozumiesz, wstajesz i nie wiesz o co. No to mi dobrze, już mój przyjaciel wytłumaczył, że na tym polega depresja, spadek serotoniny, spadek tego i bezwładnie coś tam. Ja mówię, ja sobie nie radzę. I tego nie mówiłem. Nie wiem, czy to na vlogu nie zostało już powiedziane, bo może na vlogu w międzyczasie nagrałem odcinek, ale był taki moment w moim życiu teraz niedawnym, że wyszedłem z domu i nie wróciłem. Nie? I już szukano mnie i ja nie mogłem ogarnąć tej rzeczywistości, co się ze mną dzieje. Ale się nie poddałem. Kiedy to nagrywamy, jestem już u końca swojej drogi odbudowy wewnętrznej. Pomogło mi bardzo to, że wiesz, schudłem, chodziłem, chodzę dalej, trenuję. Na czymś się tam skupiłem innym. No i faktycznie ta psychoterapia od listopada bardzo mocno mi pomogła, bo kurczę, to jest tylko pokazywanie, gdzie może leżeć problem, wiesz, to nie jest jakieś uczenie, umoralnianie, znaczy tak przynajmniej mój psycholog robi i po prostu rozmawiamy o wielu rzeczach i nie,
no nie bójmy się, tak, kanał chciałem zamknąć, dlatego że ja już miałem dosyć, bo to się odbiło na mojej twórczości, że zaczęły shitowe materiały wychodzić, spadły wyświetlenia, ja już nie widziałem sensu, a z drugiej strony już sobie powtarzam, czy ja muszę pracować, ja nie mam żadnych kredytów, faktycznie mam jakiś tam majątek. No zrobiłem, nie zżarłem tych pieniędzy. Spokojnie mógłbyś już z tego żyć do końca życia, jakbyś to ulokował dobrze. Tak, z samej pewnie spółki i innych, ale wiesz, strasznie się to załamało, nie? Ale ja mówię, co są ci ludzie winni, co są widzowie winni? I ja ten temat poruszyłem parę razy na spotkaniach z widzami, których parę było właśnie w międzyczasie. Otwarcie Rybnika, otwarcie Warszawy. Kurde, w międzyczasie w ogóle doszła jeszcze sprawa Bielsko-Białej, o której nikt nie wie i to mogę powiedzieć. Nie otworzyliśmy warsztatu, ludzie mówią, czemu tydzień przed otwarciem nagle warsztat się nie otwiera, nigdy się nie otwiera. Bo doszło do popełnienia przestępstwa na terenie firmy pod naszym brandem jeszcze tak naprawdę. Co się wydarzyło? Zdefraudowano pieniądze spółki, które jakiś tam inwestor dał na tą inwestycję. Więcej niestety już nie mogę powiedzieć, bo się toczy w prokuraturze poważne śledztwo i tak dalej, ale my tam przyjeżdżamy, próbujemy to wyjaśnić i kończy się tym, że jednego chłopa kują, wynoszą, walą go na dołek. Całego dnia następnego my z ekipą siedzimy, siedzi prokuratura, oddział policji do przestępstw gospodarczych, pomagamy im wszystko klasyfikować, liczyć. Czyli wiesz, wszyscy zostali gdzieś oszukani przez jakąś jedną osobę i wszyscy się pytają na YouTubie, co się dzieje. No, ja nie mogę jeszcze tego powiedzieć, dopóki nie dostanę okejki od osób, które prowadzą śledztwo, bo nie chcę wchodzić im w kompetencje, bo akurat bardzo fajnie to śledztwo prowadzą, bardzo dynamicznie to poszło, nie? Natomiast wiesz, to też nagle, ja nie byłem nigdy na komendzie w charakterze, wiesz, żadnym charakterze, tak? Chyba, że coś zgłosić, bo coś się naprawdę stało. I tu przesiedzieliśmy ze spółką moją jedną noc na komendzie, w zeznaniach, drugi dzień cały, 12 godzin, wiesz, to masakra była, nie? Dużo masz tych wyzwań faktycznie. Masz poczucie, że te wyzwania są adekwatne do twojego profilu osobowości, czy troszeczkę cię pewne tematy swoją mnogością przerastają, bo czasami jak sobie patrzę na takich sprawnych menedżerów, którzy mają na głowie mnóstwo tematów, to mam poczucie, że jednak cechy, którymi oni dysponują, są na tyle unikatowe, że no, wiele osób na tym najwyższym szczeblu faktycznie nie powinno sprawować tego stanowiska, bo nie ma kompetencji, ale z drugiej strony nie ma też wystarczającej ilości ludzi, którzy by temu mogli podołać. Pytanie, w której ty jesteś grupie? Wiesz co, ja byłem w tej grupie, którą wszyscy zawsze chwalili za to, że jak ty ogarniasz tyle rzeczy naraz? Dlaczego w ogóle to się tak dzieje? Że to jest super, że ja mogę, wiesz, naraz ogarnąć obowiązki 20 osób u mnie w firmie. Ale ja powtarzałem im, że nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast powtarzałem rzecz ważniejszą. To kiedyś się na mnie zemści, i głowa nie wytrzyma. I to powtarzałem znajomym, takim, z którym się naprawdę trzymam, z chwytakiem, z letniakami w mojej rodzinie. Nie, to niemożliwe, że głowa nie wytrzyma. No, jednak jak już naprawdę dorzucono tych kamieni, bo wiesz, ja te kolokwialne na prywatnym profilu facebookowe pamiętniczki trochę są takim streszczeniem mojego życia i bardzo często parafrazuję to do tego odczucia, które jest, że na przykład kiedy mi w życiu nie idzie, to czuję się, jak mnie kamienie przygniatały, a teraz spadła taka sterta kamieni, że zacząłem się, albo mogłem już się jej poddać i nie istnieć, albo mogłem je odrzucać, powoli się wygrzebywać. I dziś jesteśmy na etapie, gdzie ostatnio pisałem, że już się odgrzebałem z tej sterty i stanąłem na jednym kolanie. Dziś jestem skłonny powiedzieć, że stanąłem już na dwóch nogach i myślę, że najpóźniej za parę tygodni wyjdę z tego krągu tych kamieni, co mnie przysypały. No bo teraz się wydarzy pierwsza drama tak naprawdę w historii polskiego YouTube'a, gdzie twórca walczy o wolność słowa i wolność wypowiedzi. My już rozmawiamy post factum, bo ten film zaraz publikujesz, natomiast to, co mnie też przeraziło, że ty wydałeś kilkadziesiąt tysięcy złotych na ochronę, która musiała dbać o twoje bezpieczeństwo po tych groźbach, które miałeś, no to jest sytuacja absurdalna, że w Polsce w tych latach ktoś w ten sposób musi funkcjonować, żeby się dobrze czuć. Bałeś się, że choćby ktoś spali ci dom, tak? Wiesz co, o ile o dobra materialne się nie bałem, bo wszystko jest ubezpieczone, przez moment mi przeszło... Ale w tym domu zawsze ktoś może być. Tak, przez moment mi przeszło to, co powiedziałem, ja się najbardziej bałem o bliskich, bo ja jestem na wyjeździe. Niech ktoś rzuci butelką, podpali chatę, jak moja żona śpi. No kurwa, nie wybaczyłbym, zabiłbym. I wiesz co, to dlaczego przeprosiłem widzów, wydaje się dziwne, że ja ich przepraszam, ale z drugiej strony bardzo wiele ludzi mi powiedziało, jak
Gość, który ma taki zasięg, nie pintoli się w tańcu z patologią i tak dalej, ukrył to i nie powiedział tego od razu. Nie wiem, bałem się eskalacji tego, przez moment musiałem to przegryźć, przetrawić, a potem mnie to wszystko przetłoczyło, nie przeanalizowałem. I to taka dobra rada dla twórców też, że jeżeli cokolwiek takiego by się stało, wal o tym od razu. Wal o tym od razu, bo jeżeli internet się dowie, to jeżeli coś ci się stanie, no to będzie wiadomo kto. A tak to nagle łysy by zniknął i co? Wiesz, to cholerny błąd w moim życiu, że ja to nie powiedziałem na początku. I tak, kiedy to oglądacie, jesteśmy przed emisją parę dni i od poniedziałku znowu biorę ochronę, bo boję się, co się może wydarzyć i to nie mi, tylko moim bliskim. I no jest to chore we współczesnych czasach, że muszę do takich rzeczy dochodzić, a to też świadczy o skali, wiesz, widzisz, ja się nie mieszam w żadne fejmy, żadne konflikty personalne, no poza jedną wymianą zdań z Grzesiem Dudą, ale to wymianą zdań tak naprawdę i wiesz, tam nie ma złej krwi między mną a nim i wierzę w to, że w Grzechu też nie ma złej krwi, bo nawet kiedyś tam do mnie pisał, już po tym wszystkim, a tak to poza tym, że po prostu wyrażam swoje zdanie, co powiedziałeś na początku, może być kontrowersyjne, ale każdy ma do tego prawo, ale też nie jestem tym b***em, który jeżeli się pomyli, to się nie przyzna do tego błędu, nie? Który nie posypie głowy popiołem. No i mówię, tak samo żałuję tego wywiadu Winiego. Wini świetny człowiek, ale dałem się, wiesz, sprowokować w kasę, w zarobki i we wszystko, co moim widzom zaburzyło widzenie mojej osoby, że mi odbiło od kasy, że jestem zły i niedobry. I dla mnie smutne było to czytać. Ja bym się nie chciał odpowiadać, no bo co mam mu powiedzieć, no, że taki nie jestem, po prostu tak był prowadzony wywiad, więc się dopasowałem i od tamtej pory postanowiłem, że jak będę w wywiadzie miał niewygodną kwestię, po prostu na nią nie odpowiadam i tyle, nie? I wiesz, no my też tutaj z Filipem, Filip pisał do mnie, jakby nawet się nie pytałem, o czym będziemy rozmawiać, no bo jako twórcy, którzy nagrywamy, ty nagrywasz 9 lat? 9, no. No to ja rok krócej, ja 8. My się rozumiemy, my się wszyscy normalni, merytoryczni twórcy, nie dramowi czy nie kulkowo-basenowi potrafią ze sobą, ci twórcy, którzy nie odtwarzają jakiejś roli sztucznej, potrafią ze sobą rozmawiać. Za nami pierwsza część wywiadu, a to idealny moment, żeby poinformować Was, że do grona partnerów kanału, dzięki którym mogę realizować odcinki na terenie całego kraju, dołączyła porównywarka ubezpieczeń insury.pl. Specjalizuje się ona w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W ofercie firmy znajdziecie ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz Assistance. Za pośrednictwem insury.pl będziecie mogli w szybki i łatwy sposób porównać oferty najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce oraz wyszukać najkorzystniejsze ubezpieczenia zgodnie z Waszymi preferencjami i potrzebami. Chcąc skorzystać z porównywarki OC i AC, wystarczy wypełnić krótki formularz z danymi dotyczącymi pojazdu i jego właściciela. Na podstawie tych danych porównywarka generuje najkorzystniejsze oferty. Jeśli przy zakupie polisy liczy się dla Was przede wszystkim cena, to teraz możecie zobaczyć, jak różni się ona na przykładzie ubezpieczenia mojego Fiata 126P. Więcej informacji o porównywarce znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem zapraszam Was na drugą część wywiadu z Michem, w której opowie m.in. o swoich relacjach rodzinnych. Temat ten zresztą często pojawiał się w jego vlogach. Słychać, że masz bardzo duży żal do rodziny i to w Twoich licznych vlogach się ten wątek pojawia. Mam wrażenie, że te emocje są cały czas bardzo gorące. Są i one będą dożywotnio. Ja ich nie widziałem i nie chcę ich widzieć od lat. Nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Przy tej małej dramcie, o której nie chcę mówić, tej rodzinnej, co tam wiesz, na Facebooku była, się okazało, że też tam za tym oni stoją i ja, podłość ludzka nie zna granic, a już kuriozum było w momencie, kiedy w 21 roku powiedziano mi, że mogę nie dożyć najbliższego tygodnia, miesiąca i chciałem porozmawiać z jedną bliską mi osobą, która jeszcze nic w życiu mi nie zawiniła z rodziny, zostałem wręcz wyśmiany i wiesz, ja mówię, o nie, mówię, no nie dźwignąłem tego, nie? Wiesz, jak to jest w wieku 35 lat usłyszeć, że właśnie twoja droga się kończy? To było bardzo, bardzo ciekawe, więc to chyba też mocno mi zmieniło życie. A możesz namalować kontekst tej sytuacji? Bo ja znam te historie twojej choroby. Nadwaga w połączeniu ze stresem, ilością pracy, nikotynizmem i alkoholem grzanym co wieczór, żeby zabić stres i zgasić głowę, a jeżeli nie piłeś, to brałeś tabletki na sen, wywołały insomnię ukrytą, czyli bezsenność.
ale bezsenność do tego stopnia, która rozregulowała przysadkę mózgową, a ona sterowała nadnerczami, które wyrzucają nonadrenalinę i adrenalinę sterującą akcję serca. Nadciśnienie napadowe, tachykardia, bradykardia. I ludzie myśleli, którzy mnie podiagnozowali, przez pół roku nie mogli znaleźć, co się dzieje, a ataki były takie, że na przykład w momencie, kiedy miałem skok ciśnienia, przekraczał wartość mierzalną na danym urządzeniu na przykład 300 i w dolnym 150, co groziło rozerwaniem tętnic mózgowych na amen i wylewem do mózgu, więc dźgali mnie lekami, żeby zmniejszyć skutki tych ataków, ale bardzo często było tak, że po prostu nagrywałem film i się budziłem w szpitalu, bo wiesz, dostałem ataku i nie wiedziałem gdzie. W 2021 nie prowadziłem samochodu przez długi czas, bo bałem się ataków, nie? Dopiero jak mi zdiagnozowano tak prozaiczną rzecz, a jednak tak zakamuflowaną, po wydaniu z 200 tysięcy złotych na różnego rodzaju badania, spotkałem się z tym, że mam podejrzenie guza chromochłonnego, straszny shit i wiesz, to bardzo często powoduje takie objawy, bo atakuje nadnercza. No, mój przyjaciel, mówię, no, ja serdecznie... Dobrze mieć przyjaciela lekarza. No, poznaliśmy się z głupiego przypadku, bo poszedłem do niego z problemem z nadgarstkiem, a opowiedziałem mu, jak bardzo mnie męczą te ataki, które kiedyś występowały raz na rok, a w 21 nagle zaczęły cały czas występować i nikt nie wiedział, co się dzieje. Jak bardzo czułem się oszukany przez lekarzy, którzy wiedzieli, kim jestem, prywatnie mnie przyjmowali i mieli po prostu prowizję od zleconych badań, wykupionych recept i wydawałem dziesiątki tysięcy, bo stać mi było, ale wiesz, zdrowie ponad wszystko i nic się nie zmieniało. I ten człowiek wraz ze swoją żoną, mając gigantyczną wiedzę, zaczęli, mimo że to nie ich branża, próbować diagnozować takiego doktora House'a zrobić. I im się udało, wiesz, nakierować to wszystko. No i wiesz, 22, no pełna odmiana, ale kiedy musisz iść u notariusza w wieku 35 lat, podzielić spółkę, majątek, bo wiesz, że jeżeli byś umarł w danym momencie, to niestety twoja rodzina dostaje po części, a część twoja żona ze względów prawnych i takich, że logicznie przy tylu firmach, że mamy rozdzielność. Ja mówię, ktoś ma po mnie dostać chociaż złotówkę? Ci ludzie, którzy mi założyli betonowe buty w najgorszej chwili, mają dostać złotówkę? Powiedziałem, absolutnie nie, nie? A z drugiej strony musiałeś pomyśleć, czy ty już wszystko przeżyłeś i boisz się śmierci, czy nie? Boisz się śmierci? Nie, nie boję się. Bałem się tylko tego, jak patrzyłem na moją żonę i na mojego teścia, jak byli przerażeni tym, że dostaję atak i wiesz, mdleję gdzieś na działce i mogę się nie obudzić, bo nie wiadomo, czy mi coś nie pękło we łbie. I ja się bałem cholernie tego, jak oni sobie poradzą, jakby mnie nie było. Ja trochę sobie skompensowałem ten strach po tym, że coś zostawiłem po sobie. Mówię, kurczę, mam sieć warsztatów, ona jeszcze pewnie latami będzie. Jest ten kanał, gdzieś sobie będzie oglądany, ale najważniejsze, zostawiłem siebie w wersji analogowej w postaci dwóch książek, które były fajnymi poradnikami. Mówię, może nie zdążyłem wydać trzeciej, którą chciałem, czyli taką biograficzną dla bardzo małej grupy osób. Ale mówię, nie, jest okej. Okay. Naprawdę przeżyłem swoje życie wzdłuż i wszerz, bo wiesz, w wieku... kiedy zacząłem zarabiać większe pieniądze, stwierdziłem, że życie ma jeszcze jedną płaszczyznę niż przeżycie od A do Z, a ma jeszcze płaszczyznę przeżycia go w drugiej płaszczyźnie, czyli mamy dwie płaszczyzny wzdłuż i jeszcze możemy wszerz i zacząłem z tego korzystać, nie? Ale nie, dzisiaj się nie boję śmierci, choć jest to dziwne, mówiąc w ustach 37-latka, bo ja tej śmierci bardzo dużo miałem w rękach, kiedy jedną osobę straciłem, chwilę później dziadek umarł przy mnie, potem bardzo bliska mi osoba z obecnej rodziny tu na tych rękach zmarła, bo taką miała wolę, więc pierwszy raz poczułem, co to znaczy, kiedy człowiek odchodzi, jak zostaje ci ciało w rękach, które nagle stygnie. I to wszystko gdzieś na tej bani się odbija, nie? I no nie, nie boję się, ale też jestem ateistą i nie wierzę, że coś będzie mnie tam czekać, więc to też było trudne do pogodzenia, nie? Tak. Ciężkie tematy. Mam poczucie, że dużo w swoim życiu przeszedłeś, dużo osiągnąłeś, ale wydaje mi się, że gdybym cię zapytał o to, czy jesteś człowiekiem szczęśliwym, to nie odpowiedziałbyś twierdząco. Mylę się? Ciekawe, jak zmierzyć poziom szczęścia, nawet jeżeli bym dziś... To znaczy, myślę, że u ciebie to jest proces, że ty przez tą psychoterapię, przez to wyprowadzenie zdrowia na prostą, możesz wreszcie tę stabilność niezbędną do tego, by pełną satysfakcję z życia czerpać, osiągnąć, bo w tej chwili faktycznie tych wyzwań jeszcze masz bardzo dużo. Myślę też, że
papierosy, które sobie podpalasz, nie pomagają, więc serdecznie w komentarzach proszę tutaj mojemu gościu, przepraszam, że to wyciągał sprzed kamery, ale kurde, no gościu, masz problemy zdrowotne, po co te fajki jeszcze palisz w tej chwili? Albo po co pijesz alkohol, kiedy znowu masz jakieś problemy, bo znowu podpijasz, no. Po co? Różnie jest, wiesz, z radzeniem sobie emocjonalnym i sam sobie zadaję te pytania. Natomiast czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? Nie wiem, może jak będę chodził więcej na ryby, na grzyby, czyli to, co mnie jarało, więcej czasu spędzał z bliskimi, to tak, a najbardziej pewnie będę szczęśliwy, kiedy wreszcie na świat by się kiedyś pokazał Bały Jesionowski Cycożuj, tak kolokwialnie nazwany. No pewnie to by też było uszczęśliwienie, natomiast faktycznie masz rację, ten rok jest dla mnie istną krucjatą i koniec zeszłego, wojną, która się rozpoczyna i nie wiem jak się skończy, bo dużo osób pewnie też będzie chciało mi dokopać w związku z tym, że coś osiągnąłem, dużo osób stanie za mną, dużo osób będzie wyzywać mnie, że przecież taki ekspert a kupił sobie coś, to jakby ja nie będę tego osądzał, ja po prostu walczę o, wiesz, o to, żeby było dobrze w tym kraju i żeby naprawdę konsumenci mieli respektowane swoje prawa. No i potem walczę o to, żeby się odbudować, żeby z powrotem rzeczy mnie pewne cieszyły, bo mnie w tym momencie nic nie cieszy. Nie mam w sobie takiego czegoś, że wow, wiesz, sprzedałem część kolekcji aut klasycznych i zrobiłem to, człowieku, jakbym wyrzucił papierek do kosza, bez żadnego sentymentu. Patrzę na auta, które kochałem i chyba kocham dalej, ale nie wzbudzają we mnie emocji. Ale masz stwierdzoną depresję? Tak. To jest... Znaczy już wyprowadzony jestem z depresji i z nerwicy. Jestem teraz w takim stanie bardzo przejściowym, natomiast no, to była depresja już takiego stopnia, że wiesz, kiedy spadła serotonina, kiedy fizycznie już zaczęła doskwierać bardzo mocno, no to, no, to było grubo, nie? Więc... No, to życie, no, zdarza się. No. To jest to, co powiedziałem wszystkim bliskim. Ja też staram się im powiedzieć i znajomym, że ten łeb kiedyś za dużo biorę. I widzowie też mówili, że za dużo sobie biorę zawsze na vlogach. I że to kiedyś się zemści. I to się zemściło. I to jest cena, którą musiałem zapłacić za wszystko, co osiągnąłem i tempem dynamicznym. To jest cena, jaką zapłaciłem za to, że chcę mieć wolność wypowiedzi i móc wypowiadać się na dany temat, w danej kwestii, mimo że nie jestem ekspertem w danej dziedzinie, to dlaczego nie mogę powiedzieć, co myślę o tym, co się dzisiaj dzieje w państwie? Dlaczego nie mogę powiedzieć o tym, co myślę na temat nienawiści ludzi do jakichś tam środowisk innych? Dlaczego nie mogę powiedzieć, że nie wiem, ktoś bardzo, wiesz, ostatnio znowu na TikToku, no Oliwka Brazil w jakimś wywiadzie mówi, Jezu, ona nie chce, żeby ją hejtowali i tak dalej. No to powiedziałem, no to weszłaś w ten świat, weszłaś kontrowersją, no to chyba liczyłaś się z tym, że dostaniesz mukę. No jeżeli wychodzi z kontentem kontrowersyjnym, nie ma człowieka na świecie, który miałby taką psychę, że powie, nie, mnie tam hejt nie rusza i w ogóle. Marcin Neumann. No, do czasu. To jest do czasu. Wszyscy tak twierdzą, do czasu. Jasne, natomiast te problemy osób popularnych nie są problemami powszechnymi, to powiedzmy osób, które mierzą się z hejtem jest relatywnie niewiele na skali całego społeczeństwa, natomiast coś, co dotyka wszystkich, to są chociażby rosnące koszty kredytów. Ty przerabiałeś to przy okazji kredytu frankowego. Jakie masz rady dla tych osób, które wpadają w tej chwili w jakąś spiralę zadłużenia albo wpadać będą, bo przecież te raty rosną i przypomina to poniekąd tę sytuację, która ciebie spotkała parę lat temu. Tak. Ja bardzo dużo zapłaciłem za tą sytuację, bo ja w ramach, żeby być lojalnym wobec osób, wobec których jeszcze miałem zobowiązanie, z którymi miałem to zobowiązanie, zamiast pójść do sądu i walczyć, dzisiaj widzę, żebym wygrał i wiesz, nie zapłaciłbym tyle, od tak straciłem 200 tysięcy złotych, żeby tylko zaspokoić drugą stronę. Ale mówię, dobrze, ja obiecałem, ja dotrzymałem słowa. Natomiast radę mam zawsze taką, bo wiesz, są różne opcje, przede wszystkim nie poddawać się, nigdy, ale to nigdy się nie poddawać, nie dopuszczać do tego, żeby przeterminowywać to zadłużenie. Jak to można robić? Przede wszystkim jak masz mieszkanie, no to możesz próbować je wynająć, zamieszkać gdzieś u rodziny, jeżeli jest taka rodzina i wyciągnie do ciebie rękę. Wrócenie do mamy, taty na trudny czas, na chwilę, jeżeli się zgodzi, to nie jest żadna ujma na honorze, o ile cię przyjmą. Tak samo, wiesz, rezygnowanie z dóbr luksusowych na chwilę obecną, samochód, benzyna, wiesz, komunikacja, rower,
jakkolwiek bym mógł, tak bym się ratował, tak samo się wtedy ratowałem. Sprzedałem droższe auto, zamieniłem na tańsze, jeszcze potem nie jeździłem, ale potem się posypało jak klocki Lego, a przede wszystkim nie wpadać w spirale zadłużenia, żeby kredyt spłacać kredytem. Jeżeli już naprawdę masz wpaść w taką spiralę, to nie spłać jednego kredytu, weź go zadłuż sobie, ale inne spłacaj, a potem ten drugi oddłuż i już żongluj między, ale na miłość boską nie bierz kredytu, żeby spłacić kredyt, bo ktoś ci daje. Ja jeszcze byłem w najgorszych czasach, bo regulacje bankowe wtedy zakładały to, że możesz mieć więcej niż 100% zadłużenia w stosunku do zarobku. Dzisiaj to już jest inaczej, nie można tak zrobić. A wtedy ja miałem 180% zadłużenia per możliwość zarobkową, bo nie mogłem pozwolić na to, żeby mieć chociaż kształt zadłużenia, więc kredyt spłacałem kredytem. Absolutnie błąd, który kosztował mnie wiele, ale i wiele nauczył, bo po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce i po każdym kryzysie najważniejsze jest się nie poddać. I najważniejsze jest to, co zawsze ludziom powtarzam, że ilekroć nie upadniesz na kolana i w życiu ci nie będzie źle i życie ci nie dowali, na każdej płaszczyźnie mam prawo to wypowiedzieć. Jako konsument, jako zwykły Kowalski, pracownik szary ochrony, pracownik taksówki, bo takim byłem, DJ, bo takim też byłem. Za każdym razem, kiedy upadniesz, podnoś się, otrzep kolana, nawet jak już krwawią i iść do przodu, ale przede wszystkim nie oglądaj się za siebie z sentymentem, bo jak się oglądasz cały czas za siebie i wracasz do tego, co było, to to cię depresjonuje. To tak naprawdę jest największy mój błąd, że ja cały czas się oglądam za siebie w kwestiach na przykład rodzinnych. No po prostu zamiast wyprostować tą głowę i nie odwracać, to mówię innym jak robić, a sam tak robię. No pewnych kwestii nie przeskoczę, ale w wielu takich życiowych niepowodzeniach nigdy nie wpisuj sobie czegoś, co ci nie wyszło. Nie wiem, nie wyszło ci małżeństwo. Wiesz, pewnie dwie osoby zawiniły. Staraj się nie zwalać tego na jedną osobę, staraj się znaleźć w tym też swoją winę. Pewnie, nie wiem, zadłużyłeś się, no dobra, ale nie uznawaj tego za błąd w życiu, że zaliczyłeś glebę, tylko uznaj to raczej za po prostu nauczkę życiową, że drugi raz tak nie postąpisz, że drugi raz się tak nie stanie i co ci nie zabije, to cię wzmocni. No, jesteś tutaj lokalną gwiazdą, tak zmieniając temat i kończąc. Myślę sobie, że na anonimowość to tutaj nie możesz liczyć, bo przecież jesteś nie dość, że jednym z większych twórców internetowych w ogóle w Polsce, to jeszcze no, auto, którym się poruszasz na co dzień, które przed chwileczką widzowie widzieli z rejestratora też, no, maluch jest na wysokości. Dach się kończy tam, gdzie klamka się zaczyna. Tak, dosłownie tak tutaj jest. Więc... Nie, na co dzień się nim nie poruszam, nie? On, wiesz, jak ja po tych dramach wszystkich i tak dalej, mi tak obrzydły te auta, że tego wystawiłem na sprzedaż w sesjom leasingu. I żona bardzo lubi nim jeździć, więc trochę ona nim jeździ, ale ja na co dzień się poruszam Octavią już teraz, bo na chwilę żonie dałem Superba, bo ja auto sprzedaliśmy, a zamówiliśmy inne. Sąsiedzi w ogóle nam się zaczęli mówić, że w związku z tym, że chodzę z buta, nie ma Ferrari, bo Ferrari stoi, wiesz, zawsze na zimę w Katowicach, w serwisie na zimowaniu. Inne auta, widzisz, stoją gdzie indziej, w garażach pochowane. To ludzie powiedzieli, że bankrutuje. Za dużo? To ci mówią, że za dużo. Czyli nie jest tak, że wyprzedaż tych twoich samochodów nie jest związana z tym, że bankrutujesz? Nie, dywersyfikowałem jeszcze to, co ci powiedziałem poza. Przestraszyłem się, chciałem kończyć YouTube'a, chciałem tak naprawdę zebrać te pieniądze w środkach ruchomych, przeznaczyć na zakup mieszkania i to też tak zrobiłem. Dużo mieszkań, wielu mieszkań, jeszcze więcej mieszkań. Przeznaczyć sobie na dochód pasywny i wyłączyć wtyczkę w internecie i powiedzieć sobie cześć. Ale odżegnałem się od tego. W sensie nie od sprzedawania rzeczy czy dywersyfikowania, ale od kończenia internetu. No bo co są widzowie winni lub ktokolwiek inny za to, że ktoś w jakiejś firmie podjął złe decyzje i biznesowe i wiesz, próbuje na siłę walczyć. Może tonący brzytwy się chwyta, a może nie. Może ja się mylę, może sąd zasądzi inaczej i wiesz, będę musiał przeprosić i powiedzieć, że kłamałem. No, może kłamałem, może źle to interpretuję i wiesz, to ja nie od tego jestem, nie? Może w ogóle mam zakrzywiony przekaz rzeczywistości, może się okaże, że są chory psychicznie. Nie wiesz, co się stanie, nie? Nie, no myślę, że głównie to jest kwestia tego, że nie dajesz sobie w kaszę dmuchać i w związku z tym łatwo wtedy o różne stykowe sytuacje, jeszcze jak się z osobą wymagającą, a większość osób jednak lekko podchodzi do może nie większość. Nie jestem osobą wymagającą. Serio, nie. Jakbyś widział na przykład, jak się akcje na Ferrari, z Ferrari miałem i tak dalej. Ja jestem bardzo tolerancyjny, a po prostu w momencie, nawet z tamtą firmą, z Hornetem, byłem tolerancyjny na zasadzie takiej, że wiesz, auto kupiłem, miało jakieś usterki. Ja mówię, nie przejmujcie się, mówię,
będę miał czas, podrzucę na serwis. Wiesz, to nie jest tak, że ja wymagam i tak dalej. Dopiero w momencie, kiedy się zaczęło dziać jakieś dziwne rzeczy, wiesz, wmawiania, ej, no to chyba źle, no to wtedy stałem się wymagający, nie? Ale ja mam bardzo dużą, dużą cierpliwość. Widzowie na przykład nie wiedzą o sprawie w sądzie, w której zapadł wyrok, gdzie mnie ktoś pozwał o to, że mu coś gównianego sprzedałem, a to była nieprawda i się okazało, że ktoś spreparował nawet usterki w danym pojeździe i czekam na wyrok apelacyjnego, bo pierwsza instancja zmiażdżyła wyrokiem tą osobę. Biegli, zmiażdżyli tą osobę, ale nie chcę o tym mówić i nigdy nie mówię, że się taka sprawa zaczęła, bo nie szukam fejmu na takich rzeczach, nie? Ludzie mówili, że wiesz, Hornet jest dla fejmu. Absolutnie, to wiesz, ta sprawa, o której teraz pierwszy raz napominam w internecie, dokładniej, to będzie grubszym fejmem niż ten Cadillac cały, nie? Bo tutaj zostałem pozwany o coś, mówiło mi się coś. Byliśmy zdziwieni, 3 lata się sądziliśmy, słuchaj, biegli, byli powoływani, auto stoi, gnije, bo chłopu się nie spodobało i nie wiedział, co z nim zrobić, zamiast, wiesz, sprzedać dalej, to stwierdził, że może on mi je odda. Ja mówię, ty chyba chory jesteś, mówię, po pół roku, mówię, auto zrobione na glans, wyjeżdżone, poupalane i teraz co, ty mi oddasz? Ja mówię, pałuj się, mówię, nie? I nagle dostaję, wiesz, pozew, że auto ma wady ukryte. Mówię, to ciekawe, mówię, nie? Okej, zaczęła się sprawa. Wiesz, przyszła pierwsza opinia biegłego z zakresu tuningu, bo jest taki jeden w Polsce. Zmiażdżyła to, nie? Tam przewody były, wtyczki od świec żarowych podpinane, pompa w dieslu, nastawnik młotkiem przestawiony przed wizytą, żeby nie odpaliło auto. Człowieku, kuriozum, a na sam koniec chłop się wysprzęglił, że też jedna z rzeczy, które mówił, że jest, wiesz, wadą ukrytą, czyli że tam przekładnia się rozpieprzyła, była spowodowana tym, że pomylił płyny i sam się o tym przyznał. W bagażniku miał inny na dolewkę. My mogliśmy faktycznie nie dolać tego płynu, wiesz, jak coś robiliśmy, i on stwierdził, że trzeba dolać i dolał nie ten, nie? Więc ja miałem za to odpowiedzieć. Wiesz, jakby widzowie wiedzieli, ale zrobię taki odcinek w końcu, jak dostanę wyrok apelacyjnego, bo dopiero 9 miesięcy jest w apelacyjnym, spokojnie czeka na rozpatrzenie. Jak dostanę ten apelacyjny, to o tym powiem. Więc ja, wiesz, też zmagam się z wieloma rzeczami poza. Na przykład, wiesz, jakieś groźby karalne miałem od jednej osoby, który stał się nagle moim nienawidzącym hejterem. Do tego stopnia mu odjechało, że wiesz, najbliżsi mówią, nie, to trzeba zgłosić tę prokuraturę. Prokuratura przyjęła zawiadomienie, odrzuciła, stwierdzą, że nie widzi tam problemu. No to do sądu się odwołaliśmy. Sąd skarcił prokuraturę, bo widział tam multum problemu, ale spokojnie prokuratura znowu odrzuciła. W goście, że nie mają za dużo roboty, nie? No wiesz, jest tak, życie się walczy trochę o to, Michu, żeby być sobą. Michu, no wiesz, jestem pod wrażeniem tej historii i kurczę, mam poczucie, że popełniłem błąd, że nie dążyłem do tego, żebym się z tobą mógł spotkać, nie wiem, 4 lata temu, bo streszczenie wszystkiego za sprawą jednego odcinka jest bardzo trudne całej twojej działalności. To jest w zasadzie niemożliwe, więc ten wywiad mógłby trwać parę godzin. Natomiast gdybyśmy nagrali film parę lat temu, no to moglibyśmy powiedzieć, co wydarzyło się od tamtego czasu. Natomiast chciałbym na koniec zapytać cię o kwestię związaną z twoją franczyzą, z twoim biznesem, z tematami takimi bardziej właśnie biznesowymi. Z tego względu, że wiadomo, no YouTube się kręci na różnego typu współpracach. Ja też mam partnerów, ty też masz partnerów, każdy ich ma wiele, ale chciałbym, żebyś też mógł w jakiś sposób skorzystać z tego, że tutaj w Maluchu jesteś, poza tym, że w fajny sposób zrobiłeś prezentację swojej osoby względem wywiadu, który uważałeś za nieudany, bo mam tutaj poczucie, że fajnie się zaprezentowałeś, to porozmawiajmy sobie stricte właśnie o tym, w jaki sposób można dołączyć do grona twoich partnerów, jak to wygląda od strony biznesowej, co trzeba zrobić, żeby mieć taki warsztat pod bardzo znaną marką. Słuchaj, to jest super sprawa, bo to się stało... Mówisz, bardzo dużo biznesowych widzów nas ogląda stricte. To była bardzo super inwestycja dla wielu osób, bo w cenie mieszkania wtedy, dzisiaj trochę więcej, nie, dzisiaj dalej w cenie mieszkania, otwierasz minimum 4-stanowiskówkę albo 5 na naszych zasadach i Miłośnicy 4 Kółek stworzyli markę M4K Garage, ja stworzyłem, jako brand, który nie jest nazwą, a jest jedną wielką rodziną i jest pierwszą na świecie, chyba w Europie i w Polsce, na świecie nie wiem, pełną standaryzacją warsztatu, w takiej grubej książce już, za którą stoi mój dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający, przepraszam, Marcin Łukaszuk, przyjaciel od 20 lat. I to jest biznes, w którym wchodzisz, wiesz, jeżeli chcesz to porobić, to jest biznes, w który inwestujesz kwotę rzędu 500-600 tysięcy netto, czyli lepsze mieszkanie w Warszawie, ale może z niego
wyciągać kilkanaście tysięcy miesięcznie po roku, bo ten rok jest na ułożenie się, bo musimy się zgrać z ludźmi i tak dalej. My super lubimy naszych franczyzobiorców, bo z każdym mamy kontakt pozytywny, z każdym gadam, jeżdżę, spotykam się i oni traktują to trochę rodzinnie. Ci pierwsi franczyzobiorcy już mają tak rozwinięty ten biznes, że oni tam praktycznie nie muszą być, więc faktycznie możesz zrobić taki biznes, że po dwóch latach możesz go tylko nadzorować, nie? I wpływa ci tyle, co z czterech mieszkań, czy pięciu, więc per stopa zwrotu inwestycji jest super, ale uczestniczysz też w tym, co ja prezentuję sobą, czyli misji walki z patologią polskich warsztatów, bo u nas nie ma tak, że się nie mylą ludzie, absolutnie, przecież mamy reklamacje, popełniamy błędy, tylko wiesz co, na przykład centralizowałem sobie reklamację i każda jedna jest taka, że mogę sobie w nią zajrzeć w mailu, nie? I 99% z nich jest rozpatrywane na korzyść klienta, jeżeli jest wina mechanika, część i tak dalej. I tu nie ma problemu do tego, żeby przyznać się do błędu. I tego chciałem się w Polsce podjąć, żeby uczyć ludzi, że popełniamy błąd, wiesz. Płacimy oczywiście jakąś tam stawkę, mamy mniej więcej ujednolicone stawki, mówię mniej więcej, no bo wiesz, w Warszawie mam 250 zł, tu miałem 200 zł, no bo wiesz, inne wymagania finansowe, ale teraz tu mam najdroższy warsztat, w Polsce mam 260 zł, wiesz dlaczego? W jeden miesiąc za gaz i za prąd podnieśli mi o 11 tysięcy. O kurczę. No to wiesz, jeżeli ja na tym warsztacie nie zarabiam, bo nie chcę na nim zarabiać, tu mam studio nagraniowe, więc dwa stanowiska utrzymują tylko budynek, no to podniosłem tylko tyle, żeby wyrównać, nie? Klienci, wiesz, wielkie oczy, haha, chcę mieć więcej pieniędzy, piąte Ferrari, kupić Seraty, taty, pies kudłaty. A wiesz, prawda po prostu była taka, a nie inna, więc tak, Kościerzyna jest najdroższa. Można dołączyć, wiesz, można napisać do nas... Proszę. Można napisać do nas na franczyza@m4k.pl. Zajmujemy się już powoli przekształcaniem istniejących warsztatów, taka trochę gesslerowa. My ogólnie też, ja jestem praktycznie na każdej rekrutacji. Z tych kilkuset osób, które zatrudniamy w sieci, 90% z nich byłem na rekrutacji i stwierdzałem, czy mi się on podoba do ekipy, czy nie. To my jako jedna z pierwszych firm, okej, dalej nie piszemy w ogłoszeniach, ile płacimy, bo my nie płacimy. My się pytamy klienta, ile chce zarabiać. Show me, wiesz, co ty potrafisz, a ja ci i powiedz, ile za to chcesz, a ja ci wtedy tyle dam. To dla mnie proste, nie? Jeśli jesteś dobry. Oczywiście, że tak. A zdarzyło ci się tak kiedyś, że któryś pracownik cię, nie wiem, oszukał w jakiś sposób? Oczywiście, że tak. Ale w mojej karierze, bo ja mam, ja obecnie jako miłośnik czterech kółek, JDG same nasze plus spółka, zatrudniamy dla nas około 40 osób, no to na te wszystkie osoby i te wszystkie lata oszukali i okradli mnie może z 3 razy. I 3 razy zwolniłem, 4 razy zwolniłem kogoś. O, 4 razy zwolniłem kogoś. Cała reszta ekipy jest z nami cały czas. Od 2000, pierwsi są już od 17 roku, 18, 19, 20, 21. Ci wszyscy ludzie, co tu są, są od początku. A miałeś taką sytuację, że któryś warsztat no, splajtował, powiedzmy? Splajtował to jest. Albo może słowo. Inaczej, czy ktoś zrezygnował z franczyzy? Tak, jest jedna franczyza, z której zrezygnowano, Elbląg. Ja od początku mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, bo to jest bardzo małe miasto i dość specyficzne. Mieliśmy fajny team. Mieliśmy fajny pomysł, natomiast właściciel też miał inny, lukratywniejszy biznes. No i w związku z tym stwierdził w pewnym momencie, że no nie, nie? Więc tak to wygląda. Natomiast to jest, czy to jest ryzyko? No to nie jest ryzyko, bo my w pewnym momencie żeśmy bardzo fajną akcję zrobili, tam coraz więcej klientów zaczęło przyjeżdżać, natomiast dalej on stwierdził w pewnym momencie, że to mu się nie spina, nie? No okej, okay, każdego indywidualny wybór i tyle, więc no nie mogę powiedzieć, że nie. No i chyba tą bielsko-białą możemy nazwać, że coś nie wypaliło, ale to była niczyja wina, osoba odpowiedzialna za to odpowiada dzisiaj, znaczy zaraz będzie odpowiadać przed sądami, to jest, tam jest ciężkie przestępstwo. Oj, tam jest ciężkie, więc no, tak się zdarza, nie? Więc ja myślę, że jeżeli chcesz spróbować z mechaniką, to nikt z nich, z tych ludzi nie jest mechanikiem praktycznie. Ci ludzie też nie są biznesmenami, to są ludzie z pasją, którzy tak, niektórzy robią jakieś małe biznesy, coś tam robili, wiesz, jakieś małe franczyzy, sklepy i tak dalej. Niektórzy w innych interesach działali i większość z nich zaczęła z nami i wow, jest super. I wiesz, ja zawsze tym ludziom mówiłem, że przez pierwszy rok, jak wyjdziesz na zero, to jest zarąbiście, bo następnego roku już zaczynamy zarabiać. I się to potem okazywało, że nie. Niektóre warsztaty już zaczęły zarabiać na powyżej kreski w drugim, trzecim, czwartym miesiącu. Od startu niektóre zaczynały zarabiać i zarabiają, wiesz, cały czas. Oczywiście to nie jest tak, że zarobisz w pewnym momencie, masz sufit, nie? Bo masz ilość godzin, którą masz przepracować, per jakość, którą musimy trzymać. My audytujemy te warsztaty, sprawdzamy, w jakiej one są jakości, czy zgadzają się ze standardami. Jeżeli nie, no to takiego pacjenta naprawiamy. Jeżeli pacjent będzie oporny, no to mu wypowiemy umowę, ale nie zdarzyło się, żeby któryś był oporny, więc no tak, przyjmujemy do rodziny, teraz mam 11 warsztatów, zaraz otwieramy Lublin, krążymy nad Rzeszowem, jeszcze jeden punkt w Warszawie, w tym roku chciałbym zamknąć się na 16 warsztatach, 15-16. No.
No, imponująca historia i weźcie pod uwagę, że to wszystko zaczęło się od YouTube'a. Michu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po więcej treści związanych z moim dzisiejszym gościem serdecznie zapraszam na jego kanał, który zaraz zobaczycie w planszy końcowej. Zasubskrybujcie i zobaczcie materiał, który dotyczy stricte bezdomności mojego gościa, bo to jest historia, która na pewno daje do myślenia i też pokazuje drogę, jaką mój gość musiał przejść. Ten film oczywiście znajdziecie na kanale Michał Jesionowski. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Serdeczka. Aha, ciężkie to było. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.